Przyszedł ten moment, że moja opaska na moim nadgarstku po coś się przyda i mam nadzieję, że nie noszę ją jak ostatni frajer, który liczy na to, że Batman kontra Superman wyjdzie naprawdę dobrym filmem. A dzisiaj mieliśmy okazję zobaczyć drugi albo trzeci zwiastun, w zależności jak to nazywa. Według mnie to jest drugi zwiastun, Batman kontra Superman, Świt Sprawiedliwości. Ten tytuł jest przeokropny po polsku, ale no, no jest tłumaczony dosłownie. Yy, więc... Yy, o czym opowiada ten zwiastun i jakie są moje wrażenia? No więc na początku mamy bardzo fajną scenę, a scenę mianowicie poznania się Clarka Kenta, czyli Supermana, oczywiście jako Clarka Kenta oraz Bruce'a Wayna, czyli Bena Afflecka, który wciela się tutaj w rolę Batmana. I powiem wam, że jest to bardzo fajnie przedstawiona scena, taka no po prostu bohaterowie, gdzieś tam widzimy jak ta interakcja między nimi będzie przebiegać w tym filmie. I byłem całkiem zadowolony aż do momentu, kiedy wszedł on. Hmm. Bruce Wayne meets Clark Kent. I love it. Jesse Eisenberg w roli Lexa Lutora. Nie podobało mi się to od samego początku. To znaczy, to nie jest tak, że nie lubię tego aktora. Tylko według mnie on ma taką swoją jedną manierę grania. I tutaj widać, że Jesse Eisenberg gra Jesse'ego Eisenberga, który wciela się w rolę Lutora, Lexa Lutora, ikonicznej postaci w uniwersum DC, głównie w uniwersum Supermana, ale w całym uniwersum DC. Nie podoba mi się ta jego maniera, to takie... Jak taki, no taki, kuźwa, wkurzający gnojek. Jakby to była jakaś inna postać, nie syn Lexa Lutora, no to już bym to bardziej zrozumiał. No ale jest to Lex Luthor, jeszcze w zjastunie z całkiem pokaźną czupryną. Nie jest łysy, ale myślę, że na skutek tego, co się będzie działo w samym filmie, w końcu wyłysieje, ponieważ były pokazywane zdjęcia właśnie Jacego Eisenberga już bez włosów. No i właściwie po tej, no prawie połowa zwiastunu opiera się właśnie na tej sekwencji rozmowy. Później właśnie wchodzi J.C. Eisenberg i rozmowa trwa dalej. A później mamy masę, po prostu masę przebitek, różn, właśnie walki Batmana z Supermanem. No, jak to na zwiastunach, dużo, 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 dużo wszystkiego. Na końcu samym pojawia się, wpierw pojawia się, nie wiem, jakiś odrzut z filmu, nie wiem, o Halku. Trochę wygląda jak, jeżeli oglądaliście Incredible Halka z Edwardem Nortonem, to jak ten jego wróg, tylko przemalowany na szaro, ale jest to niestety Doomsday, czyli postać, która w komiksach zabiła Supermana, właściwie oni zabili się nawzajem. Umarł zarówno właśnie Doomsday, jak i Superman. No, w tym filmie to nie będzie miało miejsca, no bo to jest początek, że tak powiem, z całej linii filmów z DC i za parę lat będziemy mieli Ligę Sprawiedliwych, więc nie wyobrażam sobie Ligi Sprawiedliwych bez tego. Ale właśnie sam fakt tego, że tutaj twórcy postawili na to, żeby już teraz naprzeciw Batmana, Supermana oraz Wonder Woman, która w ostatniej chwili ratuje Batmana, postawić Doomzdeja, czyli jedną z najpotężniejszych postaci w całym właściwie uniwersum DC, no mogliby trochę poczekać, mogłoby się to zdarzyć w lidze sprawiedliwych. No i jeden z głównych zarzutów co do tego zwiastunu to wydaje się, że tak właściwie cały film mamy już upchnięty w tym zwiastunie. Mamy pierwszy akt, gdzie nasi bohaterowie się poznają, jakby poznajemy ich motywację, dlaczego będą ze sobą walczyć. Mamy drugi akt, jak ze sobą walczą. No i w trzecim najprawdopodobniej okaże się, że właśnie za tym wszystkim stoi Jesse Eisenberg, który z ciała generała Zoda, którego, z którym walkę widzieliśmy w Człowieku ze Stali, robi z niego właśnie Doomsdaya i pojawia się Wonder Woman, która pewnie pojawił się w ostatnich 15 minutach jako Wonder Woman i po prostu razem w trójkę, jako ta trójca. Powiem Wam, że to mnie, to mnie, to mnie kręci w tym filmie, że w końcu będę mógł zobaczyć tą, tą trójcę właśnie DC Comics, Razem na ekranie. Nie sądziłem, że zobaczę to, zobaczę to za swojego życia. Jakbym małym chłopcem i zaczytywałem się w Batmanach i nawet w Supermanach, a teraz zaczytuję się w Wonder Woman, która ma jedną z fajniejszych serii. Jeżeli komuś się, nie wiem, nie podoba, to niestety jest to właśnie upchnięty według mnie cały film. Brakuje oczywiście rzeczy, które mają się pojawić, czyli Aquaman, Flash i tak dalej, ale jeżeli jeżeli dobrze, dobrze to wymyśliłem i widzę na zwiastunie to, co Wy też zapewne widzieliście, no to wydaje mi się, że jeżeli Wonder Woman będzie jednak tą postacią tak naprawdę trzecioplanową i ona pojawi się w tym kulminacyjnym momencie filmu, no to tamte postacie to już w ogóle będą jakimiś epizodami i pierdnięciami gdzieś tam w tle, które będą nam tylko dawać smaczek na kolejne filmy z Ligi Sprawiedliwych. Więc napiszcie mi w komentarzu, jak Wam się podobał zwiastun Down of Justice. Ja, mimo wszystko, liczę na to, że to będzie dobry film. Bardzo liczę na to, żeby trochę utrzeć tym fanom, którzy są tak zapatrzeni w Marvela i wszystko, co jest Marvela, jest świetne i najlepsze, żeby trochę im utrzeć nosa, bo moim zdaniem Batman jest najlepszą postacią komiksową. E, moją ulubioną postacią komiksową i po prostu na każdy film z Batmanem ja czekam. Nie każdy był dobry, ale mam nadzieję, że ten okaże się naprawdę fajny. I Ben Affleck, moim zdaniem, świetnie nadaje się do tej roli. Jest, wygląda zachowuje się i mówi po prostu kozacko. Także dziękuję Wam bardzo, kłania się Ormando eee, i zajrzyjcie do mojego drugiego filmiku, gdzie ktoś inny ocenia nowy zwiastun Batman kontra Superman. Dzięki wielkie, do zobaczenia i jeżeli chcecie, to subskrybujcie ten kanał. Cześć.